Dzień dobry, lecimy dalej z premierowymi smartfonami, więc zapraszam na kolejnego flesza, tym razem prosto z Berlina, choć w temacie na wskroś chińskim. Xiaomi wybrało sobie stolicę Niemiec na miejsce globalnego debiutu nowych flagowych modeli z serii T. Bo tak, Xiaomi co roku prezentuje dwie serie flagowców, przy czym te jesienne zawsze bywają w pewnym stopniu kompromisem pomiędzy możliwościami a ceną. I tak, premiera jest globalna, co oznacza, że inaczej niż na ogół, zaprezentowane dziś modele nie pojawiły się kilka miesięcy wcześniej w Chinach, choć oczywiście informacje o nich przeciekały mocno od jakiegoś czasu. Ale przejdźmy do meritum. Ważna kwestia jest taka, że ja do tej pory miałem do czynienia z mocniejszym z dwóch modeli, Xiaomi 13T Pro. O 13T będę się w związku z tym wypowiadał ogólnikowo, choć jak za chwilę zauważycie, różnic pomiędzy modelami nie ma za wiele. Złe było natomiast moje pierwsze wrażenie po wzięciu 13T Pro w dłoń. Dlaczego? Bo jakoś tak po prostu nie podoba mi się design sprzętu. To oczywiście rzecz gustu, jeśli w tym momencie napiszecie w komentarzu, że jestem głupi i się nie znam, pozostanie mi tę krytykę przyjąć, ale w przeciwieństwie do bardzo eleganckiego i efektownie minimalistycznego Xiaomi 13, w 13T Pro nie widzę specjalnie spójnej wizji. Ramki ekranu są niewielkie, ale ta na dole jest minimalnie większa niż ta na górze. Trik z zagięciem plecków w stronę korpusu w celu wyszczuplenia sylwetki przy tym rozmiarze 13T Pro jest wyższy niż nawet iPhone 15 Pro Max. Nie wydaje mi się działać przesadnie skutecznie, a wielgachna wyspa aparatów nie powtarza tej krzywizny, tylko z jakiegoś powodu wprowadza niepasującą do niczego mocną krawędź. Dziwne to wszystko. Jak widzicie na załączonym obrazku, ja do testu dostałem wariant najlepszy, czyli że z niebieskawą sztuczną skórą i ona też podoba mi się średnio, choć doceniam jej potencjalną odporność i to jak jest przyjemna w dotyku. Telefon jest dostępny także ze szklanymi pleckami, na on czas jest zielony lub czarny, na plus jest wodoodporność potwierdzona certyfikatem IP68 i to, że zastosowane tafle to najpewniej Gorilla Victus, a na minus to, że korpus jest wykonany z tworzywa sztucznego. Dalej na szczęście jest lepiej. Ekran ma 6,67 cala, rozdzielczość 1220x2017, czyli że wyższą niż standardowe obecnie Full HD i jest AMOLEDowy. Xiaomi nazywa go Crystal Res i podkreśla, że jest odświeżany w maksymalnie 144 Hz, a jasność sięga w automacie i strefowo 2600 nitów. Procesor to z kolei Mediatek 9200+, rozpędzający się do 3,35 GHz, RAM-u może być aż 16 GB, a pamięci wewnętrznej 1 TB, choć ja jeszcze nie wiem, czy taki wariant będzie sprzedawany w Polsce. W momencie publikacji tego odcinka to już powinno być jasne, więc wrzucę Wam odpowiednie info do opisu. Bateria urządzenia ma 5000 mAh i jest ładowana 120W, czyli w 19 minut, a odpowiednią ładowarkę znajdziecie w pudełku z telefonem. Na pokładzie są też przyjemnie, choć nie szałowo grające głośniki stereo, miejsce na dwie karty SIM i wirtualnego eSIM-a, pełen pakiet łączności wraz z podczerwienią, sprawny czytnik linii papilarnych w ekranie i Android 13 z nakładką MIUI i z zapewnieniem o 4 latach aktualizacji systemu i aż 5 latach ładek bezpieczeństwa. Po doświadczeniach z poprzednimi flagowcami Xiaomi w Polsce w to ostatnie wierzę jednak mocno umiarkowanie. Najważniejszą cechą sprzętu ma być jednak tak czy siak bez niespodzianki aparat. Po raz pierwszy w serii T sygnowany marką Leica, prawdziwie potrójny i w istocie zapowiadając się nieźle. Moduł główny ma 50 megapikseli, światło 1.9, optyczną stabilizację obrazu, a sferyczny 7-soczewkowy obiektyw z wysoką przepuszczalnością światła i filtrem podczerwonym i potrafi rejestrować 10-bitowe RAWy w formacie DNG skalibrowane przez Adobe Labs. Zoom też jest 50-megapikselowy, też ma przysłonę 1.9 i umożliwia dwukrotne optyczne przybliżenie, a szeroki kąt ma 12 megapikseli, światło 2.2 i autofokus. To też na plus. W interfejsie aparatu dostępne są dwa tryby reprodukcji obrazu od Leica, Authentic i Vibrant, a także nagrywanie wideo w 8K przy 24 fpsach oraz w 10-bitowym logu z wbudowanym podglądem lutów. Wszystkie wspomagacze na pokładzie mają skutkować lepszym ustawieniem ostrości, lepszymi zdjęciami nocnymi i lepszą stabilizacją. Nie inaczej niż zwykle we flashu, w tle możecie pooglądać sobie pierwsze foty, które cyknąłem przy pomocy 13T Pro i napisać, co o nich sądzicie w komentarzach. A czym od modelu Pro różni się model podstawowy, czyli 13T? Wszystko wskazuje na to, że tylko procesorem, ma Mediateka 8200 Ultra, wersjami pamięciowymi, tempem ładowania 67W, czyli że 100% w 42 minuty i brakiem obecności kilku bajerów z kategorii foto-wideo, czyli np. wspomnianego przed chwilą nagrywania w 10-bitowym logu. I tak, ładowania bezprzewodowego nie ma w żadnym ze sprzętów. Cen także jeszcze nie znam, więc nie umiem powiedzieć, czy Xiaomi 13T Pro i 13T będzie można brać pod uwagę jako potencjalnie rozsądne wybory zakupowe. Przecieki brzmią nieźle, ale zobaczymy. Zresztą, wy już wiecie, więc pogadajmy sobie pod filmem, co o tych ostatecznych kwotach sądzimy. Xiaomi podczas premiery w Berlinie pokazało też opaskę Smart Band 8 oraz smart zegarek Watch 2 Pro. O nich być może opowiem sobie kiedy indziej. Tymczasem, jeśli odcinek Wam się podobał, zostawcie po sobie łapkę i do usłyszenia wkrótce. Trzymajcie się, cześć!